To, co chcę Wam dzisiaj ofiarować, to początek. Nie potrzebujecie nikogo do tego, żeby zobaczyć drogę. Jeśli będziecie się tego trzymać, jeśli dostrzeżecie choćby przebłysk tego i będziecie się tego trzymać, znajdziecie drogę. I wcześniej czy później odkryjecie, co to znaczy. Jesteście przywiązani do rzeczy, które nie istnieją. Ich nie ma. Pewna opowieść mówi o uczniu, który przychodzi do mistrza. Po co przyszedłeś, pyta mistrz? Po mokrze, odpowiada uczeń. Mokrze to słowo z sanskrytu, które oznacza wolność. Przyszedłem po wolność. O, po wolność, mówi mistrz. <laughs> Idź, dowiedz się, kto cię związał. Tak więc ten gość wrócił do siebie i rozmyślał nad tym przez tydzień, po czym znowu przyszedł do mistrza i mówi: Nikt mnie nie związał. W takim razie, po co ci wolność, pyta mistrz? Po minucie oczy ucznia rozszerzają się i osiąga wolność, osiąga wyzwolenie. Po co przyszedłeś? Po wolność. Idź i dowiedz się, kto cię związał. No, nikt cię nie związał. Zatem po co ci wolność? Już jesteś wolny. Dlaczego jej szukasz? Nie rozumiesz tego, ponieważ sam się skułeś różnego rodzaju wyimaginowanymi łańcuchami. Chyba John Lennon to powiedział: Życie to coś, co nam się zdarza, kiedy jesteśmy zajęci czymś innym. Piękne. Życie to coś, co się nam zdarza, kiedy jesteśmy bardzo zajęci czymś innym. Gorzej. Życie to coś, co się nam zdarza, kiedy tak bardzo cierpimy z powodu różnych rzeczy. Mam obraz, który doskonale to ilustruje. Wyobraźcie sobie salę koncertową. Orkiestra ma zagrać symfonię. Usadowiliście się wygodnie na swoich miejscach, jesteście gotowi, by słuchać muzyki i cieszyć się nią, i nagle przypominacie sobie, że zapomnieliście zamknąć samochód. No nie, i co teraz zrobicie? Nie możecie wyjść zbytnio, by to przeszkadzało innym. Nie możecie cieszyć się muzyką i jesteście złapani pomiędzy. Taki jest obraz życia większości ludzi ciągły niepokój. Co mam teraz zrobić, co teraz się stanie, jak sobie z tym poradzę, jak to załatwię? Czyżbyś mówił, że jest możliwy jakiś inny stan? Jest możliwy. Jest, jest możliwy. Wiecie, od czego są ludzie religijni? Co za pożytek z religii, jeśli nie daje ci żadnej odpowiedzi? Dostałeś właściwe dogmaty, dostałeś właściwe wierzenia, dostałeś właściwy rytuał? Wszystko dostałeś właściwe, ale twoje życie nie jest właściwe. Co za pożytek z niego? Dostałeś menu, ale nie masz nic do jedzenia. Masz całe to panie, panie, ale nie masz życia, prawda? Dlaczego wołasz do mnie panie, panie, a nie robisz tego, co ci mówię? Co za pożytek z tego, jeśli nie wiesz, jak to wykorzystać? O to chodzi. Jak to wykorzystać? Zacznijmy od Twojego przygnębienia. Co Cię przygnębia? Ktoś umarł? Ktoś Cię zdradził? Ktoś Cię odrzucił? Zgubiłeś coś? Twoje plany prysły? Coś poszło nie tak? Co jeszcze? Czy możesz sobie przypomnieć teraz, w tej chwili, coś, co Cię zmartwiło w niedawnej przeszłości? No dalej, zrób to. Pomyśl o czymś, co cię zmartwiło w niedawnej przeszłości albo martwi cię teraz. Przygotuj swoją duszę na szok. Uwaga! Powiem to po prostu: mam zamiar rzucić bombę między Was, posłuchajcie. Nic w rzeczywistości, nic w życiu, nic, co jest na świecie, Was nie martwi. Nic nie ma mocy Was zmartwić. Czy ktoś Wam o tym powiedział? Całe przygnębienie istnieje w Was, a nie w rzeczywistości. Możecie podkreślić słowo całe. Całe. Całe przygnębienie istnieje w Was, nie w życiu, nie w rzeczywistości, nie na świecie. Ono jest w Was. Zrozumienie tego zmieniło życie wielu ludzi o 180 stopni. Samo zrozumienie i nic więcej. Rzeczywistość nie jest przygnębiająca. Rzeczywistość nie jest problematyczna. Gdyby nie było ludzkiego umysłu, nie byłoby problemów. Wszystkie problemy istnieją w ludzkim umyśle. Wszystkie problemy tworzy umysł. Latem zeszłego roku w Denver ktoś mnie zapytał: Czy są jakieś problemy, które istnieją w rzeczywistości, a nie we mnie? A ja odpowiedziałem: Gdybyśmy cię stąd zabrali, czy problem by pozostał? Nie ma problemu. Teraz według mnie ta prawda jest tak prosta, że zrozumie ją siedmioletnie dziecko. Spotkałem jednak ludzi, którzy byli doktorami i różnymi takimi i nie rozumieli tego. W ogóle nie rozumieli. Po prostu brali za oczywistość, że problemy istnieją w świecie. Problemy istnieją. Przez problem rozumiem coś, co cię martwi. Powtórzę, przez problem rozumiem coś, co cię martwi. Ludzie myślą, że problem istnieje w świecie, myślą, że on istnieje w innych ludziach, myślą, że istnieje w życiu. Nie, 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 nie tam. To takie proste. Nic nie ma władzy, żeby cię przygnębić. Popracujmy nad tym konkretnie. Ktoś łamie obietnicę. Jesteś przygnębiony. Jak sądzisz, co cię przygnębiło? Złamana obietnica? Mógłbym postawić na Twoim miejscu inną osobę, która także stoi wobec złamanej obietnicy, ale nie jest przygnębiona. Dlaczego Ty jesteś przygnębiony? Zostałeś wyszkolony, aby myśleć, że złamana obietnica przygnębia. Ale to nie złamana obietnica Cię przygnębia, tylko Twoje zaprogramowanie, Twoje wyszkolenie. Masz się martwić za każdym razem, kiedy stajesz wobec złamanej obietnicy. Planujesz piknik w niedzielę, a tu pada. Jak sądzisz, gdzie jest problem? W deszczu czy w tobie? W deszczu czy w twojej reakcji na deszcz? Przygnębienie nie jest spowodowane deszczem, ale twoją reakcją na deszcz. Ktoś inny zareagowałby inaczej, żadnego przygnębienia. Gdybyś nie uzależniał swojego szczęścia od tego, czy będzie padać. Nie zareagowałbyś w ten sposób, prawda? Ale ty i ja zostaliśmy tak nauczeni, aby uzależniać swoje szczęście od pewnych rzeczy, i kiedy te rzeczy się nie zdarzają, to z powodu naszego wyszkolenia, z powodu naszego zaprogramowania, z powodu naszego fałszywego przekonania jeśli to się nie zdarzy, nie będę szczęśliwy no cóż, wiecie co? Sami się przygnębiamy. Istnieją na to piękne przykłady, pozwólcie, że podam kilka z innych kultur. W zeszłym roku mój przyjaciel tu w Nowym Jorku podał mi kilka antropologicznych szczegółów o pewnym plemieniu w Afryce. Powiedział: Mają następującą metodę karania śmiercią. Nie stosują krzesła elektrycznego, nie karzą przez powieszenie, mają karę śmierci przez wygnanie. Tak więc, kiedy należysz do tego plemienia i popełniłeś najcięższe przestępstwo, zostajesz wygnany. Mój przyjaciel wyjaśnił, kiedy wyrok wygnania zapada, to w ciągu tygodnia czy coś koło tego osoba skazana umiera. Czy umarłbyś, gdybyś dostał wyrok wygnania? Ja nie. I sądzę, że ty też byś nie umarł, prawda? Jak myślisz? Wydaje mi się, że moglibyśmy czuć się okropnie, gdybyśmy zostali wygnani do innego miejsca. Ale nie umarlibyśmy na miłość boską. Oni umierają. Dosłownie. Mój przyjaciel Izuita z Meksyku opowiedział mi o przekonaniu panującym wśród ludności tubylczej w jakiejś części tego kraju. Wierzą, że jeśli dotkną pewnego konkretnego kamienia, to umrą. Są o tym głęboko przekonani. Jeden chłopak biegnąc dotknął stopą tego przeklętego kamienia. Chłopiec przyszedł do księdza i oznajmił, że umrze. To tylko przesąd, nie wierz w to, odrzekł ksiądz. W nocy do księdza przyszła matka chłopca. Ojcze, proszę przyjść z ostatnim namaszczeniem. Kobieto to przesąd, rzekł ksiądz. Nie wmawiajcie chłopców, że naprawdę umrze, bo to może okazać się spełnioną przepowiednią. To są bzdury. Ksiądz nie poszedł. Następnego ranka dzieciak umarł, naprawdę umarł. Był przekonany, że umrze i umarł. W niektórych kulturach, w pewnych społecznościach, w pewnych krajach słyszy się o studentach, którzy traktują swoje egzaminy tak poważnie, że jeśli ich nie zaliczą, to popełniają samobójstwo. Znam ludzi, którzy nie zdają i mówią świetnie, nieważne. Dla kogoś innego jednak wyjściem jest tylko samobójstwo. Skąd bierze się taka różnica w reakcji? Kto zabił tę osobę? Egzamin? Porażka? Jak sądzicie? Jego reakcja, prawda? Pomyślcie o gościu, który został wygnany z tego afrykańskiego plemienia. Załóżmy, że powiem sędziemu, wygnanie go zabiło. Ale to nie wygnanie go zabiło, zabiło go przekonanie o jego mocy, jego kultura, indoktrynacja, zaprogramowanie go zabiło. Chłopak, który dotknął stopą kamienia, czy to kamień go zabił? O nie, to przekonanie, że na pewno tak będzie, jego zaprogramowanie, kiedy zastosujemy je do codziennego życia, działa jak niszczący wybuch. A przecież już zawsze moglibyście eksplodować szczęściem. Naprawdę moglibyście. Chcę was nakłonić, żebyście spróbowali. Podam wam na to ćwiczenie, a niektórzy z was doświadczą tego szczęścia od razu. Coś was martwi. Słyszycie to wyrażenie? Coś was martwi. Taki jest język angielski. Takie są wszystkie języki. Coś mnie martwi. Nic cię nie martwi. Dokładnie, wyrażenie to powinno brzmieć sam się martwię przy okazji czegoś. Ale czy ktoś tak mówi? Mówicie, ty mnie martwisz. Nie! Twoje zachowanie powoduje, że sam się martwię. Nienawidzimy tego, prawda? Uwielbiamy obarczać odpowiedzialnością cały świat, albo życie, albo Boga. Ty to zrobiłeś. Nie ten zmartwiony.